Jesteśmy na terenie Targów Lubelskich SA, gdzie organizowany jest tymczasowy szpital dla pacjentów chorych na COVID-19. Robert Krokowski, jestem dyrektorem rejonu energetycznego Lublin Miasto w PG Dystrybucja SA. Pracownicy PG Dystrybucja SA montują przewoźną stację średnio na niskie napięcie oraz jej zasilanie z sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Stacja będzie pracowała jako zasilanie rezerwowe hali A, hali, gdzie będą zlokalizowani pacjenci w najcięższym stanie. Układ pracy urządzeń szpitala będzie umożliwiał automatyczne przełączenie z zasilania podstawowego na rezerwowe. Układ ten zapewni znaczący wzrost pewności zasilania szpitala w energię elektryczną.